przygotowywałyśmy się przez cały okres przygotowawczy tak naprawdę do tego meczu. Chciałyśmy fajnie zacząć sezon. No niestety nie udało się dzisiaj, ale to jest pierwsze starcie, także sezon przed nami bardzo długi i na pewno się w tej chwili nie poddamy. Tak naprawdę na gorąco nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że my nie zagrałyśmy swojego na zagrywce. Potrafimy zagrywać dużo lepiej, a dzisiaj niestety w pierwszym secie wydaje mi się, że za dużo tych zagrywek zepsułyśmy. Potem też ta zagrywka nie była najmocniejsza, przez co Chemik mógł rozgrywać piłkę dość szybko i to nam sprawy nie ułatwiało. Więc myślę, że tutaj kluczowa dzisiaj była ten brak zagrywki u nas mocnej. Za to im dziękujemy, że gdzie byśmy nie grały, to oni są zawsze z nami i nas wspierają, czy tak naprawdę jest dobrze, czy jest źle, to oni są. Także myślę, że dzisiaj pokazali bardzo ładnie, że są najlepszymi kibicami w Polsce.